ogólnie akcja przebiegła bardzo dobrze. Zbiórkę przeprowadziliśmy w 4 sklepach. Ogólnie zebraliśmy 810 kg żywności, także naprawdę sporo. Teraz wszystko właśnie już rozdajemy, wydajemy. Zbiórka była przeprowadzona w Intermarché, w Biedronce, w Lidl i w Spole. No i oczywiście bezkonkurencyjnie wygrała Biedronka, gdzie zebraliśmy najwięcej żywności. Uczestniczyli z nami również wolontariusze ze szkolnego koła Caritas i łącznie było to 29 osób, także sporo. Pani Staniu, widzę, że przygotowuje pani paczkę dla jednego z mieszkańców naszego Caritasu. Tak. Jak dzisiaj akcja? Czteroosobowa rodzina. Jak dzisiaj akcja przebiega? Proszę. Jak przebiega dzisiaj akcja? No, dopiero rozpoczęliśmy, ale jest pełno. Nie wiem, jak one dojdą. Trzeba działać. Jest. Bardzo dziękujemy kierownikom. Też pracownikom, którzy pomagali naszym wolontariuszom, udostępniali pomieszczenia, także bardzo dziękujemy za to, że po raz kolejny mogliśmy przeprowadzić zbiórkę właśnie w tych sklepach. No i również mieszkańcom dziękujemy za wszystkie paczki, również które przyszły, były przekazane w kościele, tak? Potem fajnie segregowały, także naprawdę bardzo dziękujemy jeszcze raz. Jesteśmy w trakcie akurat wydawania żywności, także mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze wszystko zostanie. Aczkolwiek po prostu postanowiliśmy jako wolontariusze odświeżyć, odnowić, także pewne zmiany zaszły, owszem. Teraz już wiadomo, że Caritas spotyka się i daje żywność powiedzmy 2 razy w tygodniu. To jest we wtorki i w czwartki od 17 do 19. No i żeby było przytulnie, to właśnie mówię, no pewne zmiany nastąpiły, także mam nadzieję, że dobrze. Dobry panie Zbigniewie. Witam z Caritasu. Chciałbym zawsze podziękować Księdzu Burmistrzowi, że udostępuje nam, daje możliwość udostępnienia do jakiejkolwiek tej sali, prawda? Bo to, i to jest bezpłatne, tak dalej, tak dalej. No po prostu, no cóż mogę powiedzieć, jestem naprawdę jestem bardzo, bardzo za to wdzięczny, nie tylko ja, i to mówię za wszystkich. Za wszystkich. Za wszystkich. I przede wszystkim chciałem powiedzieć, że mamy ładne, bardzo piękne panie, które naprawdę dają takie coś, że aż się chce żyć. Że jednak można coś z tego żyć. Tak, oczywiście, że tak. To jest bardzo dobre, to jest po prostu to jest nieocenione. Nieocenione. Chciałem tu podziękować w ogóle kierownicy, przede wszystkim kierownicy, pani kierownicy i naszym paniom, które tutaj są w swoim wieku, prawda, ale naprawdę są bardzo wdzięczne, bo mogłyby sobie zdjęcić w domu przy telewizorze, prawda, ale są bardzo wdzięczne, naprawdę za to są bardzo wdzięczne, przychodzą, są bardzo uprzejme. No to wszystko, co mogę powiedzieć. No cóż mogę powiedzieć, że po prostu jak kiedyś powiedziałem, jestem bardzo za to wdzięczny, nie tylko ja, jak kiedyś powiedziałem za wszystkich ludzi, którzy potrzebują pomocy, dla nas to jest niezbędne. No cóż mogę dalej powiedzieć, chciałem podziękować jeszcze raz może z kolei, że bardzo dziękuję za wszystkich, za, którzy te dary podawali. A gdzie ta chemia jest? Nie. Pani Irena. Pani robi? Jest? Tak jest. Że napracowane, ale radosne. Chodzi o to, że ludzie niektórzy nie wiedzą, co jest. Niektórzy nie potrafią docenić tego, bo nie wiedzą, co to znaczy ich docenianie. Mogli sobie spędzać czas w domu przy telewizorze, prawda? Przy telewizorze, tak? Ale one jeżdżą, starają się i to jest. Czy swoich kolegów, którzy jeszcze nie przychodzą do Caritasu, chciałby pan w jakiś sposób zachęcić? No bardzo, oczywiście, że bardzo, bo wie pan, jest taka sprawa, że kiedyś się ze mnie śmieli, że chodzisz tam, czy tam, to jest ukryto się. Jednak wie pan, panie, to w ten sposób, że tak. Nasza Polska do tego dochodzi, że idziemy wszyscy na dno. I ci ludzie nas ratują, tak jest moje zdanie. To jest moje zdanie, komu się podoba, czy nie, to jest moje zdanie. Ci ludzie nas ratują, bo gdyby nie oni, naprawdę nie mielibyśmy po prostu nic. Dziękuję panu ślicznie, życzę też wesołych świąt wielkanocnych. Dziękuję, do widzenia.
to teraz to. Ja już mogę tutaj to rozwiązać.